Dzisiejszym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przybyli przedstawiciele lokostowych linii lotniczych Wizz Air w celach rekrutacji młodzieży do pracy. Na sam początek chciałbym obalić jeden mit, który dość często funkcjonuje. Otóż przewoźnik low cost to nie jest przewoźnik, który na czymkolwiek oszczędza. Linie lotnicze Wizz Air są zainteresowane podjęciem współpracy pod kątem realizacji odbioru studentów wykształconych na swojej wyższej szkole zawodowej do pracy na samolotach liniowych. Jest to pierwsze tego typu spotkanie w Chełmie. Obserwujemy bardzo duży wzrost zapotrzebowania na pilotów liniowych, pilotów śmigłowcowych, ale również i mechaników lotniczych w ostatnim czasie. Transport lotniczy jest gałęzią przemysłu, która bardzo prężnie w ostatnim czasie się rozwija. A uczelnia, kształcąc praktycznie, jest w stanie podołać wszystkim wymaganiom, które obecni pracodawcy stawiają. Jednym z takich elementów jest właśnie wystąpienie przedstawicieli z działu rekrutacji, które przybliża tajniki pracy, podejmowania pracy w liniach lotniczych.